Suwalski Ratusz poszukuje chętnych do pracy w Straży Miejskiej. Do obsadzenia są dwa etaty aplikantów. By zostać strażnikiem, należy spełnić szereg wymagań. Te najważniejsze to ukończone 21 lat, nieposzlakowana opinia i oczywiście polskie obywatelstwo. Przyszli strażnicy powinni mieć też wojskową kategorię A, być niekarani i legitymować się co najmniej średnim wykształceniem. Z pełną listą wymagań niezbędnych i dodatkowych można zapoznać się w Suwalskim Biuletynie informacyjnym publicznej. Tam bowiem opublikowane zostało ogłoszenie o naborze. W tym samym źródle umieszczono jeszcze jedno ogłoszenie z ofertą pracy. Tym razem chodzi o stanowisko urzędnicze w Wydziale Komunikacji. Magistrat chce zatrudnić podinspektora, który będzie miał dość szeroki zakres obowiązków, ale wszystkie będą dotyczyły spraw, którymi zajmuje się przedmiotowy wydział. Od kandydatów wymaga się tutaj między innymi wyższego wykształcenia, znajomości prawa o ruchu drogowym, zarówno ustawy jak i wydanych do niej rozporządzeń oraz biegłej znajomości obsługi komputera. A tutem dodatkowym będzie znajomość systemu CEPiK i aplikacji Pojazd. Od urzędnika ratusz będzie wymagał odporności na stres, wysokiej kultury osobistej i komunikatywności.